Nie przestraszymy się, tylko pozostaniemy odporni w naszej wierze i odważni w obliczu niegodziwości, napisał Donald Trump po nieudanej próbie zamachu na jego życie podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii. Kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych dzieliło od śmierci centymetry. O tym, jak świat reaguje na próbę zamordowania Donalda Trumpa, już za chwilę w Ekspresie Republiki. Emilia Wierzbicki, witam i zapraszam. Zobaczmy, jakie tematy przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Zamach na kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Polityk został postrzelony w ucho. Centymetry dzieliły go od śmierci. Nie żyje zamachowiec. To 20-letni terrorysta z Antify, Thomas Matthew Crooks. Światowi przywódcy potępili zamach na Donalda Trumpa. Prezydent Andrzej Duda napisał, że to wstrząsający moment nie tylko dla Ameryki, ale dla całego wolnego i demokratycznego świata. Podobne słowa płyną z innych stolic. Tymczasem na placówkę do Waszyngtonu jedzie były szef MON w rządzie Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich. Wysłany został bez zgody polskiego prezydenta. Zdaniem Andrzeja Dudy Klich za oceanem będzie kompromitował Polskę. W Domostawie w Podkarpackiem odsłonięto pomnik upamiętniający Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Zamach na życie Donalda Trumpa. Podczas wieczu wyborczego w Pensylwanii kandydat republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych został postrzelony w ucho z karabinu półautomatycznego. 20-letni zamachowiec nie żyje. Przed śmiercią zabił przypadkową osobę, a inną ranił. Wiec w stanie Pensylwania. Spotkanie z wyborcami miało być jednym z wielu podobnych do siebie w trakcie tegorocznej kampanii Donalda Trumpa. Polityk już myślał o poniedziałkowej konwencji republikanów w Milwaukee, na której oficjalnie zostanie wybrany na kandydata na prezydenta. W tym momencie wszystko miało się zmienić. Donald Trump najpierw złapał się za bok głowy, potem upadł na ziemię. W jego stronę podbiegła ochrona. Po chwili wstał z zakrwawioną twarzą. Na wieść o zamachu prezydent Joe Biden przerwał weekendowy odpoczynek. Biały Dom poinformował, że zadzwonił on do Donalda Trumpa, ale nie podano szczegółów rozmowy. Próbowałem skontaktować się z Donaldem Trumpem. Jest ze swoimi lekarzami. W Ameryce nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc. To chore. To jeden z powodów, dla których musimy zjednoczyć ten kraj. Joe Biden samolotem Air Force One wrócił do Waszyngtonu. Światowi przywódcy potępiają próbę zamachu na Donalda Trumpa. Słowa pokrzepienia napisał prezydent Andrzej Duda. Zamach na prezydenta Donalda Trumpa to wstrząsający moment nie tylko dla Ameryki, ale dla całego wolnego i demokratycznego świata. Panie prezydencie, wraz z pana najbliższymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli, dziękuję Bogu za ocalenie pana życia. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia z nadzieją, że odniesione obrażenia nie są dotkliwe i szybko odzyska pan pełnię sił. Głos w sprawie zabrał sam Donald Trump, który napisał o momencie, w którym trafiła go kula. Od razu wiedziałem, że coś jest nie tak, ponieważ usłyszałem świszczący dźwięk, strzały i natychmiast poczułem, jak kula przebija skórę. Wystąpiło duże krwawienie, więc wtedy zdałem sobie sprawę, co się dzieje. Niech Bóg błogosławi Amerykę. FBI zidentyfikowało zamachowca. To 20-letni mieszkaniec stanu Pensylwania, Thomas Matthew Crooks. Nim zginął, zdążył zabić jedną osobę z uczestników wiecu, a dwie kolejne ranił, w tym Donalda Trumpa. Słyszałem strzały. Ktoś krzyczał, że został postrzelony, więc poszedłem. Powiedziałem, że jestem lekarzem w dziale ratunkowym. Pozwól mi tobie pomóc. Facet obrócił się, był ściśnięty pomiędzy ławkami. Miał ranę postrzałową z tyłu głowy. Było bardzo dużo krwi. Tu jest helikopter, żeby ich przetransportować do szpitala. Miałem ludzi, którzy byli bardzo pomocni. Zrobiłem kompresję ciała, udrożniłem drogi oddechowe. Jeden ze świadków widział zamachowca układającego się do strzału z karabinem na dachu pobliskiego budynku. Wskazywał go policji na kilka minut przed oddaniem strzału. Służby miały to zignorować. Widzimy go, czołga się. Następna rzecz, myślę sobie, dlaczego Trump jeszcze przemawia? Dlaczego jeszcze nie ściągnęli go ze sceny? Ja tam stoję i pokazuję na tego gościa przez 2-3 minuty. Secret Serwis patrzy na nas ze szczytu stodoły. Ja wskazuję na ten dach i nagle rozległo się 5 strzałów. FBI podaje, że służby nie mają jeszcze pewności, czy sprawca działał sam. Więcej na temat zamachu na Donalda Trumpa w Ekspresie Plus. Czy Polskę czeka skandal dyplomatyczny? Na placówkę do Waszyngtonu szykowany jest Bogdan Klich, były minister obrony w rządzie Platformy Obywatelskiej. Znany jest on z otwartej krytyki Donalda Trumpa i prowadzenia polityki resetu z Rosją. Ma kierować polską ambasadą mimo stanowczego sprzeciwu prezydenta Andrzeja Dudy.
Polskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych jest Marek Magierowski, bardzo doświadczony dyplomata. Wcześniej kierował placówką w Izraelu. Jednak obecny szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, chce zmiany naszego przedstawiciela w Waszyngtonie. Zapowiedział, że bez zgody prezydenta Bogdan Klich nie zostanie formalnie ambasadorem, ale będzie kierował polską placówką. Jest nielegalnie de facto zdejmowany polski ambasador w USA i wysyłany erzac ambasadora, człowieka, który był współodpowiedzialny za reset. Prezydent Andrzej Duda ponad miesiąc temu w wywiadzie dla telewizji Republika ocenił, że kandydatura Bogdana Klicha będzie kompromitowała Polskę. Przypomniał, że to Klich kierował polską armią w czasie katastrofy smoleńskiej i prowadzonej przez ówczesny rząd Donalda Tuska polityki resetu z Rosją. Faceta, który wtedy był ministrem obrony narodowej, czyli odpowiadał za polskie wojsko, oni chcą wysłać do Stanów Zjednoczonych. Przecież to będzie jeden wielki rechot. Bogdan Klich otwarcie krytykował także Donalda Trumpa, który jest obecnie faworytem w wyścigu o Biały Dom. Pamiętajmy, że to przyjaźń z tym niezrównoważonym i nieszanującym demokracji politykiem miała być według PiS gwarantem bezpieczeństwa Polski. Ambasador Marek Magierowski ma niebawem zostać wezwany do kraju. Zmieniamy temat. W domu Stawie w Podkarpackiem odsłonięto pomnik ofiar rzezi wołyńskiej. Upamiętnia on Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944. Autorem pomnika jest Andrzej Pityński. Monument przedstawia orła, na którego skrzydłach umieszczono nazwy miejscowości, w których mieszkali Polacy zamordowani przez UPA. Pomnik wraz z cokołem ma 20 metrów wysokości. Upamiętnia około 100 tysięcy Polaków, którzy stracili życie z rąk swoich ukraińskich sąsiadów. Uwolnić księdza! Uwolnić księdza! Trwa walka o uwolnienie księdza Michała Olszewskiego, przetrzymywanego w stołecznym areszcie na Służewcu. Duchownego odwiedziły urzędniczki Rzecznika Praw Obywatelskich, o których reakcji mówił dla portalu niezależna.pl obrońca księdza Michała. Mamy przecieki także od księdza Michała, że panie jak zobaczyły, jak on był traktowany, jak zobaczyły protokoły, których nie podpisywał, jak usłyszały jego opowieść, jak to wyglądało w celi, to się popłakały po prostu. Jutro o 17.30 przed biurem Platformy Obywatelskiej w Radomiu odbędzie się protest przeciwko uwięzieniu księdza Michała Olszewskiego. A my nie zwalniamy tempa. Już za chwilę przeniesiemy się za granicę i powiemy o wciąż napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także o kolejnym ataku w obwodzie charkowskim na Ukrainie. Sprawdźmy, co jeszcze przed nami. Izraelski nalot zabił co najmniej 91 Palestyńczyków w Strefie Gazy. Blisko połowa ofiar to kobiety i dzieci. Już dziś finał piłkarskiego Euro. Naprzeciwko siebie staną utytułowane drużyny Hiszpanii i Anglii. Wygra lepsza. Szerzenie przesłania nadziei poprzez muzykę to pomysł księdza DJ-a z Portugalii na propagowanie wiary. Kolejne akty przemocy w Strefie Gazy. Izraelskie wojsko uderzyło w okolice miejscowości Al-Mawasi. W wyniku ataku zginęło 91 osób, a około 300 zostało rannych. Okolice miejscowości Al-Mawasi zostały wyznaczone przez Izrael jako bezpieczna strefa humanitarna. Schroniły się tam setki tysięcy uciekinierów z całej Strefy Gazy. Premier Benjamin Netanyahu podał, że celem ataku był militarny przywódca Hamasu, Mohamed Daif. Nie potwierdzono jednak jego śmierci. To najbardziej krwawy atak Izraela w Strefie Gazy w ciągu ostatnich tygodni. 5 osób zginęło, a 9 zostało rannych w wyniku ataków armii rosyjskiej na obwód doniecki na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie ostrzelali 19 razy w ciągu 24 godzin dwie miejscowości – Nowo Czeretuwate i Czesifiar. Uszkodzone są linie energetyczne, domy, budynki wielorodzinne, przemysłowe i administracyjne. Z linii frontu ewakuowano 128 osób, w tym 13 dzieci. 14 dzień lipca to wielkie święto we Francji, które ma upamiętniać wielkie wydarzenie z przeszłości. Początek rewolucji. Zerwijmy wobec tego kartkę z kalendarza, a w zasadzie niech zrobi to dla nas Marcin Bąk, by przekonać się, co tak naprawdę stało się przed ponad 200 laty w Paryżu. Marcinie, do dzieła! Wokół tego dnia, jak i wokół samej rewolucji francuskiej, narosło mnóstwo mitów. W narracji lewicowo-liberalnej rewolucja to oczywiście chwalebne wydarzenie. Początek nowej, świetlanej ery ludzkości. Dla zwolenników tradycji prawdziwa katastrofa. 14 lipca doszło w Paryżu do zdobycia przez zrewoltowany tłum starej twierdzy Bastylia, służącej za więzienie. Nie miało to żadnego większego znaczenia politycznego. W celach przebywało wtedy zaledwie kilku więźniów kryminalnych, fałszerzy i chorych psychicznie. Ale w warstwie symbolicznej wciąż dominuje obraz triumfu ludu nad królewską tyranią. Jaka to była tyrania? W przeciągu paru następnych lat władza rewolucyjna, władza ludu, wysłała na gilotynę tysiące ofiar.
Tak to już z władzą ludową bywa. Poczopek, miejscowość położona zaledwie pół godziny jazdy od Białegostoku. To właśnie tam, w Puszczy Knyszyńskiej, znajduje się unikalny ogród leśny Silvarium. Możemy w nim poczuć klimat prawdziwego lasu. Ogród Silvarium to połączenie ogrodu leśnego ze ścieżką edukacyjną. Spacerując po nim, możemy dowiedzieć się wiele na temat lasu i jego znaczenia w naszym życiu. To przekrój pnia i jednocześnie zegar dendrologiczny, który w sposób wyjątkowo działający na wyobraźnię obrazuje cykl i długość życia dębu. Drzewo to na przestrzeni stuleci towarzyszyło ludzkości podczas historycznych wydarzeń. Nasz wzrok mogą tam nasycić również rozmaite zwierzęta Puszczy Knyszyńskiej. Atrakcją ogrodu jest także ten żywy ul, który można oglądać od środka. Spacerowicze mają także szansę zobaczyć ciekawe kamienne rzeźby. Można powiedzieć, oaza spokoju. Młodzi, zdolni, utalentowani, poszukiwani. Znany w Polsce i na świecie zespół Mazowsze rekrutuje do chóru i baletu. Wymagania to nienaganna aparycja, wysoka kultura osobista i świadectwo maturalne. Poszukiwani są tancerze do 28 roku życia i tancerki do 26 roku życia. Wzrost co najmniej 1,80 m mężczyźni i 1,65 m kobiety. Dodatkowymi atutami będą zdolności aktorskie oraz praca w zespole ludowym. Mazowsze poszukuje również asystenta chórmistrza, ale tu już wymagane jest doświadczenie i wykształcenie wyższe. Warto się zgłosić i nie siedzieć na kanapie. Przygoda na ludowo, murowana. Ewangelia na parkiecie. Portugalski ksiądz Guilherme Peixoto głosi Słowo Boże w nocnych klubach przy pomocy muzyki. Jedna z pierwszych piosenek jego setu DJ-skiego zawierała fragmenty historycznego przemówienia Martina Luthera Kinga Juniora I Have a Dream. Teraz duchowny miksuje przede wszystkim pieśni religijne z techno. W lipcu i sierpniu zaprezentuje autorskie produkcje w klubach we Włoszech, Hiszpanii i Szwajcarii, bo muzyka łączy, wyzwala pozytywne emocje i zbliża do Boga. Czas na prognozę pogody. Początek tygodnia przywita nas deszczem i burzami na północnych i wschodnich krańcach Polski. Rozpogodzi się na zachodzie. Na termometrach maksymalnie 31 stopni. W Toruniu termometry wskażą jutro 28 stopni. Poranek przywita mieszkańców deszczem i burzą, ale już w południe słońce wyłoni się zza chmur. Równie ciepło będzie w Bytomiu Odrzańskim, 28 stopni. Już od rana na bezchmurnym niebie zaświeci słońce, a deszczu tu nie zobaczymy. Do tego przyjemnie powieje wiatr. Za to w Ustrzykach Dolnych upalnie. Termometry pokażą tu aż 31 stopni. W ciągu dnia zagrzmi i obficie popada deszcz, ale możemy też liczyć na chwilę ze słońcem. Zażartą walkę o trofeum Mistrzostw Europy rozpoczęły aż 24 zespoły. Teraz w grze zostały już tylko dwa. Dla Hiszpanii jest to szansa na rekordowy czwarty triumf w rozgrywkach. Anglicy natomiast wezmą udział w drugim finale z rzędu, szukając pierwszego tytułu w historii. Faworytem są oczywiście Hiszpanie. Wygrali wszystkie mecze w turnieju, pokonując po drodze m.in. Włochów, Niemców i Francuzów. Anglia miała łatwiejszych przeciwników, ale i tak ledwo co przepychała swoje mecze. Finał to jednak jedno spotkanie, w którym może zdarzyć się dosłownie wszystko. Mecze nie zawsze nam się układały, ale te kluczowe momenty były po naszej stronie. Musimy to powtórzyć. Jeśli pozostaniemy przy swojej grze, to mamy szansę wygrać z każdym. Postaramy się rozegrać ten mecz na własnych warunkach. Wielki finał na stadionie w Berlinie już o 21:00. Prawie wszystko wiemy także o rozstrzygnięciach w Copa America. Zeszłej nocy brązowe medale zgarnęli gracze z Urugwaju, którzy ograli Kanadę. Ekipa La Celeste przegrywała 1-2, ale z pomocą w samej końcówce przybył jej niezawodny Luis Suarez. W efekcie obie ekipy zmierzyły się w konkursie jedenastek, ostatecznie wygranym przez Urugwaj 4-3. Tej nocy okaże się natomiast, kto sięgnie po najważniejsze trofeum. Na stadionie w Miami zagrają Argentyna i Kolumbia. Do walki o najważniejsze cele szykują się również polscy siatkarze. Podopieczni Nikoli Grbicza fatalnie rozpoczęli drugi mecz memoriału Huberta i Jerzego Wagnera, przegrywając dwa pierwsze sety w starciu z Niemcami. Ostatecznie jednak Polacy odrodzili się niczym Feniks z popiołów i mimo eksperymentalnego składu wygrali 3-2. Męczyliśmy się troszkę, ale właśnie to jest bardzo ważne. Mamy szeroką drużynę, każdy z nas jest... gra na świetnym poziomie i myślę, że tak właśnie w perspektywie Igrzysk Olimpijskich każdy z nas musi być gotowy, czy na wejście, czy na granie od początku. Dziś biało-czerwoni zakończą krakowski turniej meczem ze Słowenią. W cytacie Republiki zajmiemy się tak zwaną strefą czystego powietrza, która obowiązuje w ścisłym centrum Warszawy. W przyszłości takie strefy mają powstać także w innych miastach. Co ciekawe, internauci wrzucając wpisy z filmem mówią o tym wprost. Nie podoba im się ten pomysł. Skrytykował go także gwiazdor TVN.
po co takie coś wprowadzać i po co dzielić społeczeństwo, żeby od razu powiedzieć, ty jesteś bogaty, ty jesteś biedny. Ty wiedziesz, ty nie wiedziesz. Ty wiedziesz G-klasą, która pali AMG 40 litrów na setkę, bo jesteś bogaty, to cię wpuścimy. A ty tym matiziną, spalanie 4,5, masa własna 800 kilo, nie wiedziesz, bo jesteś biedakiem. A biedaki nie wjeżdżają do Śródmieścia. Nie wjedziesz nawet na Grochów, nie wjedziesz tam, gdzie pan Adam się wychował, na ulicę Grenadierów, bo już cię trasa łazienkowska oddzieli. Strefa dla bogaczy i strefa dla ubogich. Jakie to okrutne, jakie to podłe, jakie to podważające wszelkie prawa, które dostaliśmy i które są nasze. To jest pozbawianie nas praw i wolności obywatelskiej. Wspomnijcie moje słowa, bo wy we Wrocławiu, w Krakowie, w Poznaniu też będziecie takie strefy mieć. Jeżeli myślicie, że was to nie dotyczy, to jesteście w błędzie. Drodzy Państwo, prosimy o pozostanie z nami, bo już za chwilę dalsza część naszego programu, czyli Ekspres Republiki Plus, a w nim... Krwawa kampania w USA. Donald Trump cudem uniknął śmierci. Zniszczenia po burzach i nawałnicach. Trwa burzowy Armagedon. Kraków. Nowa jakość opieki w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Jak widać, warto pozostać z nami. Do zobaczenia dosłownie za chwilę. Wracamy do Stanów Zjednoczonych. Amerykańska scena polityczna buzuje od emocji po nieudanym zamachu na Donalda Trumpa. Mamy do czynienia z pierwszym zamachem na człowieka, który sprawuje lub sprawował urząd prezydenta USA od czasu zamachu na Ronalda Reagana w 1984 roku. Kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych ma się dobrze. Sprawdźmy szczegóły, zobaczmy, co jeszcze przed nami. Demokratyczny świat potępia zamach na Donalda Trumpa. FBI rozpoczęło śledztwo w tej sprawie. Wiadomo, kto strzelał. Na razie nie wiadomo, kto zlecił zamach. Wszystko dzieje się w trakcie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Trudna pogoda nie opuszcza Polski. Przez Kielce przeszła ogromna nawałnica z gradem i ulewnym deszczem. Wiele ulic w centrum miasta znalazło się pod wodą. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Polak zginął w trakcie wspinaczki w górach na Słowacji. Mężczyzna nie przeżył wypadku podczas wejścia na szczyt dwoista turnia we wschodniej części Tatr Wysokich, poinformowało słowackie pogotowie górskie. Patriotą można być nie tylko od święta. Udowodnili to uczestnicy motocyklowego rajdu śladami Danuty Siedzikówny Inki. Skórzane kurtki, mocne silniki to także dobre otoczenie dla rozmów o polskich bohaterach. Ekspres Republiki Plus rozpoczynamy od zdecydowanie najgorętszej informacji ostatnich godzin. Donald Trump cudem uniknął śmierci. Były prezydent Stanów Zjednoczonych i obecnie kandydat republikanów w listopadowych wyborach stał się celem domorosłego snajpera. Ale nie tylko jego. Wielu znanych polityków uprawiało mowę nienawiści wobec obecnego kandydata na prezydenta Donalda Trumpa. Jednym z takich polityków był inny Donald, Donald Tusk. Take a look at what happened. Ułamki sekund, które mogły zmienić historię Stanów Zjednoczonych. Zamachowiec Thomas Matthew Crooks wszedł na dach kontenera i zanim oddał strzały, został zauważony przez uczestników wydarzenia. Donald Trump wstał o własnych siłach i w geście zwycięstwa podniósł w górę zaciśniętą pięść. To wzmocni zachowanie pana prezydenta. Po tym zamachu nie czołgał się ze strachu, tylko wykazał gest, idziemy do przodu, pokazał, że jest człowiekiem odważnym, no a tacy ludzie powinni rządzić. Grudzień 2019 roku. Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym celuje w plecy Donalda Trumpa. Wszystkiemu przygląda się Angela Merkel, symbol mówiący więcej niż 1000 słów. Dla Donalda Tuska odniesieniem są tak zwane elity europejskie. On odgrywa rolę takiego
klasowego wesołka. Patrzcie, co ja mogę zrobić. Nie mogę tu sobie poobrażać prezydenta Donalda Trumpa, ale weźmiecie mnie do swojej paczki. Już w momencie publikacji zdjęcie wywołało liczne kontrowersje. Teraz, po prawdziwym zamachu na Donalda Trumpa, widać, jak źle zestarzało się zdjęcie Donalda Tuska. Tymi nieszczęsnymi, kompromitującymi zdjęciami, które wrzucał Donald Tusk z palcami w kształcie pistoleciku skierowanymi w plecy Donalda Trumpa, to mamy do czynienia również z całą serią wypowiedzi działań polskiego premiera, które były jednoznacznie wycelowane w cały republikański establishment. Donald Trump był obiektem nieprawdopodobnego hejtu. I takiego, który znamy też w Polsce, który ma taki bardzo jednostronny charakter. To znaczy, że ci, którzy atakują, oskarżają atakowanych o mowę nienawiści. Sobotni wiec miał być ostatnim wystąpieniem Donalda Trumpa przed poniedziałkową konwencją wyborczą Republikanów. Wtedy zostanie oficjalnie wybrany na kandydata partii na prezydenta. Burzowy weekend w pełni. Około 3000 interwencji strażaków ostatniej doby. Większość związana była z usuwaniem skutków frontu atmosferycznego, który przeszedł nad naszym krajem. Problem w tym, że przed nami kolejne deszczowe dni. Najgroźniejsze zjawiska mogą wystąpić na południowym wschodzie kraju. Silny deszcz, porywisty wiatr i duży grad zbierają żniwo. Strażacy wciąż walczą ze skutkami nawałnic. Tylko dziś do godziny 13 interweniowali już blisko 1300 razy. Najwięcej w województwie świętokrzyskim, gdzie przeszło kilka silnych komórek burzowych. Mieszkańcy Kielc nie pamiętają, kiedy ostatnio taka nawałnica przeszła przez miasto. Było wszystko, ściana wody i gradobicie. Wiele ulic w centrum znalazło się pod wodą. Ludzie w popłochu uciekali z rynku, na którym silny wiatr wywracał parasole. Wczorajsze burze dotknęły również województwa mazowieckie, śląskie, łódzkie i podkarpackie. Ulewny deszcz i silny wiatr przestraszył mieszkańców Dukli, przez którą przeszła superkomórka burzowa. Strefa burz związana jest ściśle z gorącym powietrzem pochodzenia zwrotnikowego. Będzie aktywna nie tylko na południowym wschodzie. Następna strefa burz i te burze już występują, to są na północnym zachodzie. Tam te burze będą nieco słabsze, bo tak tych burza spaść może od 20 do 25 mm deszczu. Mogą również pojawić się opady drobnego gradu. Spokojniej ma być dopiero w nocy z poniedziałku na wtorek, ale nie znaczy to, że całkowicie zapomnimy o burzach. Nie żyje Polak, który próbował wejść na dwoistą turnię po stronie Tatr Wysokich na Słowacji. Zawiadomienie o wypadku ratownicy słowackiego Topru odebrali od przypadkowych świadków. Z prośbą o ratunek dla kolegi zadzwoniła także towarzysząca mężczyźnie polska alpinistka. Tłumaczyła, że jej znajomy spadł w przepaść. Na miejsce przyleciał śmigłowiec pogotowia ratunkowego z Popradu i jednostka ze Starego Smokowca. Udało się namierzyć ciało Polaka, ale po dotarciu wsparcia okazało się, że mężczyzna już nie żył. Polska turystka została ewakuowana z miejsca zdarzenia. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ma powód do dumy. Placówka otworzyła po remoncie oddział dla małych pacjentów po przeszczepie szpiku. Lecznica została wyposażona w nowy sprzęt z najwyższej półki technologicznej. Ten oddział przeszczepia komórki krwiotwórcze szpiku w leczeniu chorób hematologicznych, onkohematologicznych i niedoborów odporności, czyli różnych schorzeń immunologicznych. Zmodernizowano pomieszczenia zarówno dla dawców szpiku, jak i dla pacjentów z niedoborami odporności. Powstały również nowe przestrzenie dla hospitalizowanych, wymagających dłuższego leczenia. Placówka w Krakowie to jeden z 6 pediatrycznych ośrodków przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Polsce. Patrioci nie zawsze muszą chodzić w garniturze i z biało-czerwoną flagą. Mogą nosić na przykład skóry i robić dużo hałasu. Widać to było w Białymstoku, gdzie przez 2 dni odbywał się rajd motocyklowy śladami Danuty Siedzikówny Inki. Motocykliści w ten sposób oddają hołd bohaterce i zapoznają młodszych z jej historią. Rajd patriotyczno-motocyklowy śladami Danuty Siedzikówny Inki. Tak, w Białymstoku przypomina się polskich bohaterów narodowych. Uczestnicy rajdu przemierzyli dziesiątki kilometrów, by odwiedzić miejsca bliskie sanitariuszce 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Kawalkada motocykli wzbudzała spore zainteresowanie. Była to doskonała okazja, by zainteresować się historią życia Inki. Przed teatrem dramatycznym w Białymstoku można było oglądać wyjątkowe motocykle, w tym prawdziwe perełki sprzed dziesięcioleci. Jednak nie tylko one były w centrum uwagi. Połączenie tego patriotyzmu i jazdy motocyklem jest najwspanialszą rzeczą, która mnie spotyka. Uczestnicy rajdu przestrzegają, by nie wymazywać bohaterów z polskiej historii, co dziś ma miejsce. Dlatego wzięli sprawy w swoje ręce. Kolejne rajdy niebawem.
Tysiące uczestników 33. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze. Przez dwa dni modlili się oni przed obliczem Czarnej Madonny, zawierzali swoje osobiste intencje i sprawy kraju. Wieczorem apel jasnogórski i nocne czuwanie. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była niedzielna msza święta, w której uczestniczyli pielgrzymi z całej Polski. Listy do nich wystosowali prezydent Andrzej Duda oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Modlitewne spotkanie zakończyła koronka do Miłosierdzia Bożego. Pielgrzymki rodziny Radia Maryja organizowane są co roku i jest to jedno z największych corocznych spotkań na Jasnej Górze. W Ekspresie Republiki Plus czas na chwilę oddechu. Sprawdzimy, czy Hiszpania to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych i czy zadowoleni są z tego sami Hiszpanie. Zobaczmy, na jakich jeszcze przystankach zatrzyma się nasz ekspres. Wyjątkowe menu i równie wyjątkowe fryzury. Co łączy te dwa różne światy w Kolumbii i Argentynie? Jedno i drugie inspirowane jest postaciami piłkarzy, a to znak, że przed nami finał Copa America. Francuska minister sportu wykąpała się w Sekwanie. Wszystko po to, by udowodnić, że rzeka jest bezpieczna dla sportowców, którzy wystąpią w Igrzyskach Olimpijskich. Sprawdzimy, czy kogoś przekonała. 37. urodziny gorylki Macari z zoo w amerykańskim Kansas City. Na imprezie solenizantki nie zabrakło atrakcji i Express Plus wszystko pokaże. Turyści coraz bardziej lubią Hiszpanię. Hiszpanie coraz mniej lubią turystów. Setki osób w Alicante we wschodniej części kraju wzięło udział w protestach przeciwko masowej turystyce. Hiszpanie sprzeciwiają się rosnącemu wpływowi tego sektora na życie lokalnych mieszkańców. Turystyka też ma swoje granice, przekonują mieszkańcy. Mieszkańcy nadmorskich miast nie mają lekko. W Alicante i innych miastach masowa turystyka podnosi koszty zakwaterowania, przez co ludzi nie stać na życie w centrach tych miast. W dodatku rosną ceny mieszkań, których jest coraz mniej na rynku. Tylko w drugim kwartale tego roku liczba turystów zatrzymujących się w Hiszpanii w kwaterach na wynajem wzrosła o blisko 1/4. Hiszpanie skarżą się również na hałas, śmieci i brak prywatności. Kolejna demonstracja zapowiadana jest na przyszłą niedzielę. Północne Indie zmagają się z poważnymi powodziami. Przez tę część kraju przeszły obfite opady deszczu. Powodzie spustoszyły część regionu Uttar Pradesh. Wezbrana rzeka Rapti zalała okoliczne wioski i pola uprawne. Po zalanych terenach mieszkańcy poruszają się pontonami i łodziami. Wielu z nich zostało zmuszonych przez żywioł do schronienia się na dachach domów. Przez powódź zamknięto niektóre szkoły. Wszystkie drogi są zalane, a nauczyciele nie są w stanie dojeżdżać do pracy. W takim razie jak dzieci mają się uczyć? W szkole jest woda po kolana. Powódź uszkodziła wiele upraw. W wyniku ogromnych zalań w Indiach w ostatnich tygodniach śmierć poniosło już 79 osób, a tysiące musiało opuścić domy. Już dzisiejszej nocy Argentyna zmierzy się z Kolumbią w finale piłkarskiego Copa America. A wiadomo, każdy kibicuje jak potrafi. Swoje zamiłowanie do włosów i piłki nożnej połączył ten fryzjer z kolumbijskiego Cali. Na głowach fanów tworzy fryzury inspirowane piłkarzami Jamesem Rodriguezem i Richardem Riosem. Argentyńczycy też mają kreatywnych kibiców. Przygotowując się do finału Copa America, szef kuchni jednej z restauracji w Buenos Aires podjął wyzwanie kibicowania w smacznym stylu i stworzył wyjątkowe sznycle. Serwuje on kotlety z twarzami argentyńskich gwiazd piłki nożnej Angela Di Maria i Emiliano Dibu Martineza. Kucharz starannie rzeźbi twarze graczy i obtacza je w bułce tartej przed smażeniem w głębokim tłuszczu, a chętnych do skosztowania mięsnych piłkarzy nie brakuje. Smacznego! No to smacznego. Zmieniamy temat. O zoo w Kansas City zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą pewnej Macari. To gorylka nizinna, która świętowała z pompą swoje 37 urodziny. Na imprezie nie mogło zabraknąć kolegów z wybiegu. Ostrzegamy, takich urodzin zazdrości jej niejedna 30-latka. Uwaga, goście przyszli. 37 urodziny najlepiej świętować nad basenem, gdzie czeka letnia woda i wiaderko z sałatą. Solenizantka Macari to zaś prawdziwa modelka na wybiegu, w dodatku ciekawska. Najpierw zajrzała przez różowe okulary, potem przez tekturową lupę. W końcu zjadła loda owocowego, a na koniec zabrała gorylę na plażowanie. Nawet sobie rozłożyła ręcznik do opalania. Co było potem? Kto wie, może Macari zagrała z gośćmi w Macao? Lody, lody dla ochłody. Wszyscy wiedzą, że są zimne i smaczne, ale makak Wanderu z łódzkiego zoo wie też, że niezbyt zdrowe i w dodatku kaloryczne. Dlatego dla ochłody często wybiera wersje bardziej fit. Też słodkie i równie pyszne owoce. Oczywiście z najzimniejszej miski. I mądry makak nie musi już poprzestać na jednej gałce i liczyć kalorii. Borówka za borówką i jabłuszko za jabłuszkiem. Wcina ile chce. Będzie najedzony, ochłodzony, zasłodzony, a przy okazji forma na lato zrobiona.
A kuku, bocian czarny mieszkający w nadleśnictwie Gerwolin jak co dzień szykuje się do kąpieli. Chyba chciałby pobyć w samotności, bo ewidentnie zdziwiony jest obecnością kamery pułapki zainstalowanej przez leśników. Widać, że bociek marzy o chwili prywatności. Jego wzrok mówi sam za siebie, że mamy sobie iść i go nie podglądać. Chyba, że on sam pójdzie w bardziej ustronne miejsce. No dobrze, już nie przeszkadzamy. Od komedii, przez monodram, aż do kryminalnego musicalu. Program tegorocznej 13. edycji krakowskich miniatur teatralnych został przygotowany tak, by zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających widzów. To impreza, na którą czekają wszyscy maniacy teatru w Polsce. Krakowskie miniatury teatralne to jedno z najstarszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Od lat promuje różnorakie spektakle. Prezentowane przedstawienia mają dostarczyć widzom emocje w stosownie wyważonych proporcjach. W tym roku impreza zostanie zorganizowana po raz 13. Wystąpią m.in. Warszawski Teatr Kamienica, AW Teatr z Rzeszowa i Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny z Torunia. Festiwal odbędzie się od 17 do 23 lipca w Krakowie. Klasyki i nowości z list przebojów w aranżacjach rockowych można będzie posłuchać na Iława Sun Lake Festival. Organizowana od 5 lat w Iławie w warmińsko-mazurskim impreza gości dinozaury polskiego rocka i promuje młodych twórców stawiających pierwsze kroki w branży muzycznej. W tym roku zagrają m.in. Daria ze Śląska, Katarzyna Nosowska i Kwiat Jabłoni. Festiwal odbędzie się 27 lipca w Amfiteatrze Miejskim imienia Louisa Armstronga. Deadpool and Wolverine to propozycja filmowa dla fanów i kolekcjonerów komiksów. Po kilku niepowodzeniach zawodowych Wade Wilson jako Deadpool postanawia oficjalnie przejść na emeryturę, zawiesić kostium na kołku i zostać teraz sprzedawcą używanych samochodów. Ale gdy jego rodzina i przyjaciele znajdą się w niebezpieczeństwie, jeszcze raz chwyci za broń. Razem z przyjacielem Wolverine podejmie walkę nie tylko o przetrwanie. Jaki będzie finał tej bitwy? Film trafi do polskich kin 26 lipca. Już od czwartku po deszczu nie będzie ani śladu. Jednak do tego czasu czeka nas deszczowa aura, a lokalnie burze. Sprawdźmy szczegóły. We wtorek burze i deszcz obecne będą na zachodnich krańcach Polski. Poza tym pogodnie i słonecznie. Najcieplej na Mazowszu i Śląsku aż 33 stopnie. W środę mieszkańcom wschodnich regionów mogą przydać się parasole. Za to w pozostałych regionach będzie pogodniej, ale miejscami pochmurno. Nad morzem termometry pokażą zaledwie 22 stopnie, a na Podkarpaciu aż 31 stopni. Od czwartku opady ustaną, a w całym kraju czeka nas słoneczna aura. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach zanotujemy wysokie wartości od 27 do 32 stopni. Tadej Pogaczar coraz bliżej końcowego zwycięstwa w Tour de France. Kolarz Team Emitares okazał się najszybszy na trasie 14 etapu tego prestiżowego wyścigu i tym samym powiększył przewagę nad resztą stawki w klasyfikacji generalnej. Słoweniec zdecydował się na samotną ucieczkę na ostatnich kilometrach pirenejskiej trasy. Ostatecznie dotarł na miejsce 40 sekund przed Jonasem Vingegaardem. Dzięki udanej akcji lider zaliczył drugie etapowe zwycięstwo oraz powiększył do niemal 2 minut przewagę nad wspomnianym Duńczykiem. Dziś kolarze znów ścigają się na morderczej 200-kilometrowej górskiej trasie. Do końca zmagań pozostało już tylko 6 etapów. Polityka wymaga czasem nietypowych poświęceń. Francuska minister sportu Amélie Oudéa-Castéra zdecydowała się na krótką kąpiel w Sekwanie. W ten sposób próbowała udowodnić, że woda w rzece jest na tyle czysta, by można w niej było zorganizować olimpijskie zmagania. Jak się jednak okazało, nie wszyscy dali się przekonać. To raczej nie jest odpowiedzialny pomysł. Jeśli jednak po kąpieli ludzie nie będą mieli żadnych problemów zdrowotnych, być może zmienię zdania. Czekamy więc na statystyki sanitarne z francuskiego Ministerstwa Zdrowia. Nietypowa sytuacja miała także miejsce przed galą UFC. Zawodniczka MMA Tracy Cortez nie wypełniła limitu wagowego 115 funtów, co oznaczało, że jej udział w walce wieczoru stanął pod znakiem zapytania. Jako że 30-latka nie była już w stanie dalej ścinać wagi, trzeba było ściąć coś innego. Fryzjerka zapewne nie była zadowolona, bo pracę zabrał jej trener zawodniczki, ale ostatecznie było warto. Amerykanka zbiła wagę, ratując tym samym całe wydarzenie, które od katastrofy było o włos. W maju Donald Tusk powołał nową komisję do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. Jej członkowie mają przyjrzeć się okresowi od 2004 do 2024 roku. O 20:00 program Ściśle Jawne i oczywiście Piotr Nisztor, który przyjrzy się z kolei kulicom pracy tego organu i ujawni kolejne szokujące fakty.
W jaki sposób generał Stróżyk łączy kierowanie Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów, kierowaniem Służbą Kontrwywiadu Wojskowego? Za komisję nie odpowiadam, delegowałem swoich przedstawicieli i oczekuję, że będą pracowali i w terminie przedstawią raport. Zapraszam serdecznie w każdą niedzielę, godzina 20. Do zobaczenia. Ale to oczywiście nie wszystkie ciekawe propozycje dla Państwa. O 17.45 po Ekspresie Luz program Miłosz Kłeczek w ruchu. Goście będzie Sebastian Kaleta, na pewno będzie się działo. Czy odejście Janusza Kowalskiego z suwerennej Polski zostało odebrane jako zdrada? Korzyści z tego ruchu Janusza Kowalskiego przede wszystkim odnosi koalicja rządowa. Przecież mieliście te dokumenty, wiedzieliście o tym. Nic z tym nie zrobiliście. Prokuratura musi mieć informację o tym, że jakieś zdarzenie nastąpiło. Dziś o 17.45 w najnowszym odcinku W Ruchu w Telewizji Republika gościem Miłosza Kłeczka będzie Sebastian Kaleta. W cytacie Ekspresu Plus główny temat koalicji 13 grudnia, czyli aborcja. Miliony Polaków cieszą się, że ustawa zwiększająca dostęp do zabijania dzieci nie przeszła przez Sejm. Rozpaczają natomiast ludzie Donalda Tuska, tak jak na przykład posłanka Aleksandra Gajewska. Lekarze dalej będą bali się wykonywać aborcję. Przyjaciółka za pomoc przyjaciółkę będzie mogła pójść siedzieć, a kobiety dalej będą drżały o własne zdrowie i życie. Panowie z PSL, nie tego oczekiwały od was Polki. Nie, Polacy wcale nie oczekują zabijania bezbronnych dzieci. Polacy są za życiem i państwo z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy powinniście to po prostu zrozumieć. A ja tradycyjnie zapraszam Państwa na serwis informacyjny dzisiaj, punktualnie o godzinie 19. Sprawdźmy, jakie tematy dla Państwa przygotował nasz zespół dziennikarzy. Zamach na Donalda Trumpa wstrząsnął światem zachodnim. Spór o aborcję, zamordyzm koalicji 13 grudnia. Podkarpackie, odsłonięto pomnik ofiar rzezi wołyńskiej. To już wszystko w dzisiejszym Ekspresie Republiki, ale warto pozostać z nami, bo już za chwilę na naszej antenie Paulina Bilińska i Ekspres Republiki Luz. Ja już się z Państwem żegnam i w imieniu Rafała Patyry zapraszam jutro punktualnie o godzinie 16.55. Do widzenia i do zobaczenia.